Wiecie, co tutaj mam dylemat, bo nie wiem, czy nakręcić filmik z głosem, czy bez głosu. Bo cisza też jest tu bardzo ciekawa. No płynął sobie, ktoś pewnie może się wykąpał i spuścił wodę z wanny albo z prysznica, bo niektórzy prysznic sobie zakładają. Tutaj mamy węzły gordyjskie. To jest taka adaptacja właśnie czegoś, co było za komuny, co było inaczej, niedostosowane. A tutaj mamy coś, co jest jednocześnie słuszne i jednocześnie jest bez sensu, bo chociaż nie, no słuszne to jest. Bo inaczej się nie dało, bo było za mało pieniędzy. A coś trzeba było zrobić, to zrobiono tyle, ile było pieniędzy. Znaczy może było więcej pieniędzy, tylko poszły na wypłatę dla administracji, nie? No ale oni też muszą zacząć żyć przecież, nie? I dlatego ten kraj jest taki biedny, jaki jest. Bo dostają pieniądze ci, którzy nic nie robią, a ci, którzy coś robią, no to dostają ich mało i robią też mało. No i w efekcie w Polsce mamy też mało zrobione, nie? No i tego. Wiem, że mam niedoskonały język, ale nic od nie poradzę. Tutaj były bezpieczniki porcelanowe. No i no takie, do tego ta płyta była dostosowana. Tu stare kable były. No i ten. No i ja na przykład ja to sobie umiałem poradzić z wymianą takiego bezpiecznika, bo ja umiałem wziąć miernik czy tam neonówkę, nie? I się umiałem tym posłużyć, zmierzyć do masy, to jest masa, nie? No i wywiadziałem tam, gdzie mi się nie świeci, gdzie nie ma napięcia, to znaczy ja nie mam prądu, nie mam napięcia, nie? Napięcie i prąd to jest dwie różne rzeczy. Napięcie to jest jakby potencjał tego prądu, a prąd to już ta ilość tej wody, która płynie w tej rurze, nie? No, to takie prosta rzecz, nie? No niby to samo, a nie to samo. Co trzeba jednak też rozumieć. No i szkoła tyle nauczyła, nic więcej nie nauczyła mnie. I teraz tu mamy te, wiecie, te automatyczne, te bezpieczniki. No jest to duży postęp dla osób, które nie wiedzą nic, tylko wiedzą tyle, że klapka spadła, nie? Tylko że potem problem jest taki, że one się zestarzeją kiedyś, te automatyczne bezpieczniki, i klapka będzie do góry, a bezpiecznik nie będzie działał. I wtedy nawet ja będę miał problem ze znalezieniem tego czegoś, chociaż no nie wiem, no tutaj wykręcę, kupię sobie taki sam, pojadę na rowerze, włożę. Ktoś genialnie odnumerował to, widzicie, jak się chłopaki starają, i wystarczyło flamastro, nie trzeba było grawerować ani nic. A postęp jest ogromny. No dobrze, to już za dużo gadam.